Jak co wtorek o godzinie 11, witam pana Jana Borowicza, naszego dzisiejszego prelegenta. Pan Jan Borowicz jest kulturoznawcą, psychologiem, psychoterapeutą. Pracuje w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, ale jest także członkiem Zespołu Pomocy Psychoterapeutycznej w Warszawie oraz członkiem Rady Programowej Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem kilku książek, w tym książki pod tytułem Na gości mundur, ciało w filmie III Rzeszy, wydanej w 2015 roku. I przypomnę, że książka powstała w oparciu o pracę magisterską naszego dzisiejszego prelegenta, która to praca została nagrodzona w konkursie imienia Bałabana na najlepszą pracę magisterską. To był rok 2015 i spotykamy się kilka lat później, znowu z miłej okazji. Mianowicie pan Jan Borowicz jest laureatem konkursu imienia Bałabana na najlepszą pracę doktorską tym razem. Dzisiejsza prelekcja jest oparta właśnie na ustaleniach, które poczynił prelegent, przygotowując dysertację doktorską. Powiem tylko, że w oparciu o właśnie doktorat została wydana, przygotowana i wydana książka Pamięć perwersyjna, pozycje polskiego świadka zagłady, wydana w roku 2020. Zapraszamy do zapoznania się z pozycją, a dzisiejsza prelekcja będzie pewno przygotowaniem do lektury i na pewno wiele wątków podjętych dzisiaj znajdą Państwo rozwiniętych właśnie w książce. Oddaję głos pan Jan Borowicz. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za to wprowadzenie. Jest mi jakoś bardzo, bardzo miło, że mogę do Państwa mówić, a potem z Państwem rozmawiać. I jest mi miło, jestem jakoś zaszczycony. Rzeczywiście będę mówił o. Znaczy, przedstawiał jakoś taką, no, wydaje mi się, najpoważniejszą tezę właśnie z wydanej mojej książki. Znaczy, najważniejszą tezę dotyczącą polskiej pamięci o zagładzie i mojej propozycji myślenia o części tej pamięci przy użyciu pojęciowości psychoanalitycznej, ale no też takiej specyficznej pojęciowości, to znaczy, żeby myśleć o pewnych zjawiskach czy o pewnych trybach funkcjonowania tej pamięci jako o trybie perwersyjnym. I wobec tego znaczy, tryb perwersyjnej pamięci, no jak powiem, dotyczy tych doświadczeń, które są jakoś ostatnio szczególnie badane i z którymi mamy jakoś największy problem. I wydaje mi się wobec tego, że inna pojęciowość, nowa pojęciowość lepiej opisuje to, dlaczego tak trudno jest rozmawiać o pewnych wspomnieniach, o pewnych doświadczeniach polskich postronnych, polskich świadków zagłady. I wydaje mi się, że dopóki o tym nie porozmawiamy i dopóki nie skonfrontujemy się z tym, co w historii II wojny światowej, w historii relacji etnicznych Polaków i Żydów, i polskich Żydów było najtrudniejsze, dopiero później możemy iść do tego, zajmować się tym, czym psychoanalityczna teoria proponowała w badaniach polskiej pamięci, to znaczy żałobą, wyparciem, przepracowaniem. Najpierw należy zająć się, no przynajmniej według mnie, i do tego będę próbował Państwa przekonać, innymi doświadczeniami. I o nich opowiem. Dobrze, na początku chciałbym Państwu pokazać fotografię. Chwilę o niej powiedzieć.
Ze wszystkich istniejących i możliwych fotografii zagłady, samo cyfrowe archiwum jerozolimskiego Yad Vashem posiada ich ponad 400 tysięcy, wybieram jedną, stanowiącą część stałej ekspozycji jednego z muzeów na miejscu obozu zagłady. Przedstawia ona typowo okupacyjną scenę Niemców upokarzających Żydów w jednej z miejscowości Zamojszczyzny. To zapewne słoneczny dzień, ponieważ sylwetki ludzi rzucają długie cienie na udeptaną drogę między drewnianymi domami. Na pierwszym planie widnieje szereg postaci. Sześciu umundurowanych żołnierzy w hełmach oznaczonych znakiem SS i dwaj starsi Żydzi o białych brodach, w biednych ubraniach i w czapkach. Żołnierze mają raczej zadowolone miny, część po prostu się śmieje. Zapewne z tego, że jeden z nich przy pomocy ledwo widocznych nożyc uchwyconych w ruchu obcina brodę mężczyźnie. Jego twarz wyraża ból, twarz stojącego za nim towarzysza jest zakryta. Po chwili dostrzec można kolejne postaci. Po lewej stronie, za żołnierzem stojącym z biczem, uśmiechającym się promiennie wprost do obiektywu, widać wysokie buty. Po prawej stronie, za żołnierzem obcinającym brodę, widać czapkę, taką samą jak żydowskich mężczyzn na pierwszym planie. Zakryci, ale obecni są więc prawdopodobnie jeszcze SS-man i Żyd, jeden sprawca i jedna ofiara przemocy. Dalej, w głębi, w pustej przestrzeni otwierającej się między grupką żołnierzy po lewej a obcinającymi brody, pod ścianą sąsiedniego domu stoją dwie kobiety i dziewczynka, oddzielone od tej sceny może o 10 kroków. Ubrane po wiejsku, zapewne polskie mieszkanki tej miejscowości, patrzą się w stronę rozgrywającej się sceny przemocy i w stronę fotografującego. W głębi fotografia przestaje być ostra, a do tego silne światło padające na kobiety i ścianę domu rozmazuje szczegóły. Najlepiej widać starszą kobietę z chustą na głowie, ubraną w odcinającą się od otoczenia ciemną bluzkę. Gdy przyjrzeć się jej bliżej, wygląda na to, że kobieta się uśmiecha. Ta postać z dalszego planu chwyta moje spojrzenie, wciąga, nie pozwala oderwać wzroku. Czy ta prawdopodobnie etnicznie polska mieszkanka wsi uśmiecha się do aparatu, tak jak mamy wciąż w zwyczaju, gdy ktoś robi nam zdjęcie? Czy mogła wcześniej mieć do czynienia z aparatem fotograficznym? A może jej spojrzenie wcale nie biegnie ku obiektywowi, lecz na scenę rozgrywającą się przed nią, tuż na wyciągnięcie ręki? Może śmieje się, bo przyjemność sprawia jej przemoc. Tak bliska, a jednocześnie w pewnym oddaleniu. A może tak naprawdę jest to nadinterpretacja i projekcja mojej wcześniej przyjętej tezy. Sprawcy i ofiary są stosunkowo dobrze zdefiniowanymi podmiotami. Dopiero od kilku dekad w historiografii Holokaustu badacze zwrócili większą uwagę na tych, którzy choć obecni na miejscu zbrodni, mieli możliwość pozostać bierni. Kobieta z fotografii może reprezentować to wyzwanie dla analizy pamięci o zagładzie. Opis świadków, usiłujących znaleźć się kilka kroków poza historią, ledwo mieszczących się w kadrze, nieostrych i anonimowych, pozostających niewiele śladów. W ustaleniu tożsamości kobiety nie pomagają inne zdjęcia. Dwie fotografie znajdujące się w archiwum w Yad Vashem przedstawiają tę samą scenę. Wyraźnie widać, że były robione w krótkim czasie po sobie. Na jednej z nich znalazł się jeszcze młodzieniec ubrany po cywilnemu, być może również miejscowy, stojący za żołnierzami i uśmiechający się od ucha do ucha. Na kolejnym kadr jest ciaśniejszy. Widać w nim w przybliżeniu żołnierza obcinającego brodę Żydowi, który wygląda jakby płakał. Zdjęcie jest poruszające, bo choć żołnierz trzymający narzeczę zdaje się nieco starszy od otaczających kolegów, wiekowo mógłby być synem upokarzanego przez siebie mężczyzny. Na tych zdjęciach kobiety jednak nie ma. Zmieniła się pozycja fotografa, zapewne niemieckiego. Przemieścili się też mężczyźni z pierwszego planu. Ta kobieta pojawiła się w kadrze jedynie na moment i mając tylko ten skrawek informacji o niej, można spróbować opowiedzieć jej historię. Wybór akurat tego zdjęcia i tego ujęcia jest oczywiście arbitralnym i być może krzywdzący dla anonimowej, nie dającej się zidentyfikować bohaterki tego zdjęcia. Jednak to właśnie to zdjęcie i hipoteza uśmiechu kobiety pozwala zadać szersze pytanie o pozycję polskiego świadka zagłady.
Jak można potraktować tę fotografię? Co z nią można zrobić? Po pierwsze, może ona służyć jako ikona dająca wgląd w rzeczywistość okupacyjną w tej polskiej miejscowości. Kadr fotografii chwyta rzeczywistość akurat w tym momencie, akurat w tym miejscu. Scena na fotografii przedstawia odwrotną stronę filozoficznych i historycznych koncepcji zagłady i nazizmu, tworzonych przez na przykład takich myślicieli jak Zygmunt Bauman czy Raoul Hilberg. W tym kręgu teoretycznym zagłada i nazizm stanowią logiczne konsekwencje nowoczesności, postępującej modernizacji i kapitalizacji sfery społecznej i politycznej. To początkowy etap zagłady, niezmechanizowany i opierający się na fizycznym, bezpośrednim kontakcie między sprawcami a ofiarami. Nie przebiegający, jak to później bywa określane, na zimno. W historycznej pracy Gorliwi Kaci Hitlera Daniel Goldhagen opisuje masowe mordy popełniane przez niemieckie wojsko, jeszcze przed zakładaniem obozów zagłady, jako karnawał przemocy poprzedzony intensywnym, emocjonującym, stopniowym oddzieraniem Żydów z człowieczeństwa. Jego elementem było obcinanie brud ortodoksyjnym Żydom, co autor interpretuje jako gest pozbawienia męskości. Goldhagen wskazuje, że upokarzaniu Żydów towarzyszyła olbrzymia przyjemność odczuwana przez sprawców, prowadząca aż do nadmiaru i kulminująca się w akcie mordu, którego szczegółowy opis zresztą zamieszcza, co było również przedmiotem krytyki. Prosta teza, pozdawiona przez Zygmunta Freuda w pracy Kultura jako źródło cierpień, wydaje się wobec tego mimo wszystko trudna do zaakceptowania. I tu cytat z Freuda. Bliźni jest nie tylko ewentualnym pomocnikiem i obiektem seksualnym, lecz również tym, co go wystawia na pokusę, aby zaspokoił swoje agresje, by wykorzystać go jako siłę roboczą, nie dając mu w zamian za to żadnej rekompensaty, aby wykorzystać go seksualnie bez jego zgody, zawładnąć jego mieniem, upokorzyć go, przysporzyć mu bólu, męczyć go i zabić. Homo homini lupus, człowiek człowiekowi wilkiem. Oglądanie fotografii z wystawy to zadanie wymagające i obciążające, ponieważ ujawnia to, czego wolelibyśmy o sobie nie wiedzieć. W tym sensie fotografie zbrodni mają coś z pornografii, ponieważ będąc w bezpiecznej sytuacji, oglądamy czyjeś skrajne upokorzenie, cierpienie albo śmierć. Martin Pollack, omawiając zdjęcia z miejsc zbrodni, uważa, że gdy na takie obrazy patrzymy, czujemy odrazę i obrzydzenie, przerażenie i litość, jednocześnie jednak pewne podniecenie, jakby przyłapano nas na czymś zakazanym. To był cytat. Oglądający fotografię może odnaleźć siebie w odbiciu, w tej kobiecie, która prawdopodobnie uśmiecha się, widząc ból swoich żydowskich sąsiadów. Oddaleni przez nieprzekraczalny dystans historii, a jednocześnie, napotkawszy spojrzenie kobiety z fotografii, patrzymy na samych siebie patrzących. To niewygodna pozycja, ponieważ nie ma pewności, czy to nie nadinterpretacja. Dalszy plan jest rozmazany, co oglądających może wprawiać w zmieszanie. Po drugie, fotografia może stanowić indeks łączący z ekspozycją w muzeum, którego jest częścią. Muzeum wybrało akurat tę fotografię jako ilustrację wczesnej rzeczywistości okupacyjnej na wschodzie Polski. Ilustracja do tekstu wyjaśniającego realia historyczne to oczywiście konserwatywna strategia wystawiennicza, zakładająca ikoniczność i transparentność przekazu. Mimo wszystko ta perspektywa pozwala się zdziwić, dlaczego akurat to zdjęcie zostało wybrane. Czy twórcy wystawy zauważyli, co jest na drugim planie i w ten niejawny i niejasny sposób uczynili polską opozycję wobec zagłady tematem tej części ekspozycji? Czy może przeciwnie, jest to pomyłka wizualna, na zasadzie analogii do freudowskiej pomyłki słownej, wymsknięcia się znaczenia i przypadkowego ujawnienia tego, co nieświadome? Wtedy obraz fotograficzny znaczyłby nie przez to, że jest zaświadczeniem tego, że tak właśnie było, że jest odzwierciedleniem procesu percepcji, a dokładnie przeciwnie, przez to, jak zakłóca proces widzenia. Po trzecie wreszcie, zdjęcie to można potraktować jako symbol pamięci o takiej pozycji polskiego świadka, którą łatwo przeoczyć, lecz gdy się już ją zobaczy, nie bardzo wiadomo, co dalej zrobić. To fotografia przerywająca ciągłość historii, ponieważ dostarcza więcej pytań niż rozwiązań, mnoży wątpliwości, a nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi. Historyk fotografii Ulrich Bauer pisze, że istnieją takie obrazy, które przeczą
pewnej oświeceniowej decyzji, pewnej oświeceniowej ideologii, głoszącej, że historia to niemożliwy do zatrzymania ruch naprzód. To cytat. Fotografie te skłaniają patrzących do pomyślenia o doświadczeniu, czasie i historii z punktu widzenia, który jest naprawdę punktem widzenia, a więc miejscem, w którym myśli się o zjawiskach, jakich niekiedy pomimo wysiłku nie sposób w pełni doświadczyć ani odnieść się do bardziej ogólnych wzorców. Obrazy te zatrzymują spojrzenie i zniewalają wyobraźnię, ponieważ nie gwarantują żadnej drogi odwrotu od sfotografowanego momentu. To koniec cytatu. Tak działają fotografie traumy rozrywającej ciągłość czasową i tożsamości. Fotografie wydarzeń, których nie mogli dostrzec sami ich uczestnicy. Teoretyczka traumy Cathy Carruth nazywa to doświadczeniem traumatycznym o będącym swoistym paradoksem, gdy najbardziej bezpośredniemu widzeniu pełnego przemocy wydarzenia może towarzyszyć całkowita niemożność jego rozpoznania. W tym sensie odnalezienie siebie, choćby jedynie fantazyjnie, w uśmiechającej się kobiecie z fotografii, to jak przebudzenie ze snu, który dalej chciałoby się śnić. Wtedy jednak dopiero zaczyna się koszmar, ponieważ patrzący konfrontują się z tym, że sami mogą być takimi podglądaczami, mogącymi uśmiechać się na widok cudzego cierpienia. Niemniej jedynie wtedy patrzący stają się prawdziwymi świadkami po nie w czasie, świadkami wydarzeń, które wywłaszczyły i zdruzgotały tych, którzy im ulegli. Fotografia konfrontuje z pragnieniem wiedzy, który musi pozostać niezaspokojony. Narusza poczucie, że wiemy, jak było, że było tak, jak przedstawiał obrazy, że możemy jedynie nie wynajdywać kolejnej ilustracji na poparcie tez już znanych i uzgodnionych. Nie da się rozstrzygnąć zapewne ostatecznie, co znajduje się na tej fotografii. Rozmazanie dalszego planu tworzy paradoks, którego nie da się w zdecydowany sposób uprościć. W tym sensie przypomina sen, w którym te same obrazy mogą przyjmować przeciwstawne znaczenia. Mechanizm ten Freud wyjaśniał w swoich rozważaniach na temat antycznych języków i występujących w nich słowach o rozedrganych znaczeniach, co podjął Jacques Derrida, analizując na przykład pojęcie farmakonu, oznaczającego zarówno lekarstwo, jak i truciznę, i dochodząc do wniosku, że jest to miejsce aporii, uniemożliwiające jednoznaczne odczytanie. Dopiero jednak wtedy można zbliżyć się do sprawiedliwej i etycznie odpowiedzialnej decyzji, na przykład w odniesieniu do tego, co naprawdę widać na zdjęciu, gdy istnieje możliwość wyboru, ale nigdy nie będąc pewnym i pewną tego, co się wybiera. Tu Derrida. Trudność odpowiedzialności etycznej polega na tym, że odpowiedź nie daje się nigdy sformułować przez tak czy nie. To by było zbyt proste. Trzeba udzielić osobliwej odpowiedzi w danym kontekście i podjąć ryzyko decyzji w stałej nierozstrzygalności. I to ryzyko teraz chciałbym podjąć. To szczególnie istotne, gdy dyskusje o przeszłości etnicznych Polaków i polskich Żydów, pamięci o zagładzie i II wojnie światowej, prowokują do natychmiastowych odpowiedzi i zaangażowanych gestów. Derrida uczy braku pośpiechu w ujednoznacznianiu, w uspójnianiu i w podejmowaniu decyzji, bowiem myśleć zgodnie ze sobą jest łatwo, ale jedynie ciągły ruch przeciwko sobie pozwala na zajęcie prawdziwie ryzykownej i prawdziwie etycznej pozycji, nie wiedząc i nie ustalając na samym początku, czy przyjmuje się lek, czy truciznę. Chcę potraktować tę fotografię jako scenę pierwotną polskiej pamięci o zagładzie, ustanawiającej trójkąt. Tak, klasyczny trójkąt. Niemcy jako sprawcy, Żydzi jako ofiary oraz etniczni Polacy jako obserwujący inni. Rzecz jasna, sama ta konstrukcja nie jest charakterystyczna wyłącznie dla polskiej pamięci. Zagładzie bezpośrednio przypatrywali się wszyscy tam, gdzie trwały deportacje lub dokonywały się egzekucje. Tym, co jednak swoiste dla Europy Centralnej i Wschodniej, gdzie Żydzi mogli stanowić i większość mieszkańców wsi, miasteczek i miast, jest wyjątkowe zbrutalizowanie, eksces przemocy, a czasem po prostu masakry, dokonywane już na miejscu, in situ. Jak w pamiętnym cytacie mówi Jan Tomasz Gross, ulice i ryneczki polskich miast i miasteczek spłynęły krwią, polowanie na ludzi trwało tygodniami, aż mordowanie bezbronnych ofiar stało się w końcu nudną rutyną. Nawet w Warszawie, za murami, ostatnie tysiące Żydów wymordowano w blasku największego pożaru w historii miasta, a więc i na widoku wszystkich jego mieszkańców. Moje założenia opierały się na prostej tezie. Nie można być obojętnym na przemoc. I jest to teza
raczej epistemologiczna, psychologiczna czy socjologiczna, a nie etyczna, co wydaje mi się bardzo ważne. Widziana przemoc i cierpienie bowiem nigdy nie powodują obojętności. Może poza stanami obozowego zmuzułmanienia, radykalnego odcięcia od świata zewnętrznego. Obojętność może być rezultatem skomplikowanych mechanizmów obronnych, a i wtedy ona sama staje się takim mechanizmem. Tarczą ochronną przeciwko jakimkolwiek sugestiom, że relacje etnicznych Polaków do Żydów mogły cechować gwałtowne uczucia przed i w trakcie trwania wojny. To w istocie obowiązujący w Polsce dyskurs tworzący obraz symetrii. Sprawiedliwi z jednej strony, których jest wciąż za mało, kolaborujący z drugiej strony, których jest ciągle za dużo i neutralna, niedziałająca i odcięta od emocji większość. W rzeczywistości jednak przemoc musi budzić różne skrajne uczucia. Przerażenia, wściekłości, smutku, a także ekscytacji i radości. I tak też zapisała się w pamięci o zagładzie. Uparte obstawanie w polskiej kulturze pamięci przy obojętności postronnych świadków skrywa raczej brak lub odmowę empatii. Używając pojęć psychoanalitycznych, chcę wobec tego opisać perwersyjne mechanizmy i charakter polskiej pamięci, działające w reprezentacjach zagłady, w których przedostaje się to, o czym najtrudniej pamiętać. Przyjemność czerpaną ze zbrodni, identyfikację ze sprawcą przemocy, potężny lęk przed zemstą ofiar i przejmowanie, zawłaszczanie pozycji ofiary. Dotychczasowe psychoanalityczne badania pamięci, a także teoria traumy, nie potrafiły ująć tych doświadczeń, ponieważ były skupione na problematyce żałoby, melancholii, wyparcia i utraty. Doświadczenia historyczne polskich świadków zagłady, inne niż na zachodzie Europy, mają odmienne konsekwencje dla tożsamości i pamięci. Znacznie trudniej jest uwolnić się od bezpośrednich wspomnień skrajnej przemocy. Zatrzymam się jeszcze na chwilę przy psychoanalitycznej definicji perwersji i perwersyjnej pamięci. Zakładam, że może to brzmieć sensacyjnie, szokująco, jakoś prowokująco, ale w istocie chodzi mi o coś dość precyzyjnie określonego. Najogólniej mówiąc, perwersyjność dotyczy i dotyka pewnego przekłamania. Przekłamania doświadczenia, wspomnienia i relacji z innymi. Głównym mechanizmem obronnym perwersji jest zaprzeczenie, po niemiecku u Freuda Verleugung, to właśnie przekłamanie. Wiem i nie wiem zarazem, widzieliśmy i nie widzieliśmy równocześnie, albo przy użyciu cynicznej konstrukcji, no niby tak, ale no przecież. To rodzaj emocjonalnej ślepoty, gdy wystąpił wstrząsający obraz albo wspomnienie, ale nie ma jego rozumienia. Jak często się zdarza, gdy ktoś przytacza ciemną historię stosunków etnicznych Polaków i Żydów, o czym świadczy trwający właśnie proces wytoczony przeciw profesor Barbarze Engelking i profesorowi Janowi Grabowskiemu. Lub gdy pojawia się uczuciowy chłód, kiedy powinny towarzyszyć uczucia. Albo jeszcze, gdy pojawiają się jakieś kłamliwe uczucia, litość, dobroduszność, wspaniałomyślność. Albo wreszcie, o czym będę mówił dzisiaj, pojawia się sadystyczna satysfakcja z cudzego cierpienia, Schadenfreude, przyjemność z tego, że ktoś poddany jest przemocy, szczególnie gdy można czerpać z tego korzyści materialne i społeczne. Uśmiech na widok cudzego cierpienia jest perwersyjny, ponieważ całkowicie zrywa osobową relację z ofiarą, wspólnotę i empatię, przestaje się widzieć innego jako człowieka, a czasem i sama przemoc wymyka się sprzed oczu. Opowiem teraz o takich niepokojących uczuciach polskich gapiów, o tym, co w dyskusjach na temat pamięci o zagładzie zwykle się pomija lub maskuje, że żydowskie cierpienie oglądane przez etnicznych Polaków w czasie wojny nie budzi jedynie współczucia i strachu, ale może także budzić przyjemność. No i oczywiście ze względu na ograniczenie czasowe powiem tylko o tym, jakoś odsyłając Państwa do książki, jeśli chodzi o inne omawiane przeze mnie doświadczenia. Identyfikacji ze sprawcą przemocy, potężnego lęku przed zemstą ofiar, czy zawłaszczenie pozycji ofiary. I dziełem, które dobrze ucieleśnia to, o czym teraz chciałbym powiedzieć, jest film Kornblumenblau Leszka Wasiewicza z 1989 roku. Przy tym jestem jakoś ciekaw, czy Państwo znają ten film, który wydaje mi się naprawdę wstrząsający i świetnie ujmujący właśnie ten tryb pamięci, znaczy perwersyjną pamięć, którą opisuję. Ja jestem ciekaw, bo jest to film zwykle przeoczany. Nie należy wcale do filmów niszowych, ale nie stał się przedmiotem nie stał się przedmiotem żadnej dyskusji, ani jest wciągany w debaty dotyczące historii, okupacji, doświadczenia obozowego i zagłady, no mimo że przecież dotyczy ich.
Film wydaje się stawiać opór, nie pasując do żadnych ram interpretacyjnych. W 1989 roku przemknął przez kina. Trudno zresztą się temu przesadnie dziwić, gdy polskie społeczeństwo w momencie transformacji ustrojowej skupione było na innych sprawach. Film najogólniej mówiąc prezentuje uwięzienie w obozie koncentracyjnym, prawdopodobnie Auschwitz, Tadeusza i jego później powolny awans w strukturze więźniów. Film ten dość trudno opowiedzieć, bo ma charakter oniryczny. Tam sceny raczej tak dość asocjacyjnie następują po sobie. Powiedziałbym, że film bardziej działa, dokonuje takiego nacisku również emocjonalnego przez swoją szczególną formę na widzach. Pełen jest humorystycznej atmosfery, takiej burleskowej. Sceny są bardzo dynamiczne, bardzo zrytmizowane. Tonacje kadrów one są albo bardzo czerwone, albo szaro-niebieskie. To zresztą bardzo Państwu polecam ten film. Może powiem, chciałbym powiedzieć tylko o jednej scenie, o ostatniej scenie, przy czym to jest film Kornblumenblau Leszka Wosiewicza. Tym, co strukturyzuje ten film, wydają mi się sceny podglądactwa, znaczy sceny, w których bohater przygląda się albo bohaterowi się przygląda, gdy jest jakaś scena przemocy. I podglądactwo właśnie wobec tego staje się takim głównym motywem filmu. No, podglądactwo rozumiem jako, może potem przykład, jest to historia przytoczona przez zajmującego się świadkami zagłady Lorenza Langera. Świadectwo, relacja węgierskiego jezuity, ojca S., który podgląda scenę na dworcu wywożenia Żydów do Oświęcimia przez dziurę w drewnianym płocie. W momencie katowania jednego z więzionych przez SS-mana zakonnik przestrasza się i ucieka. Składanie świadectwa w Yale było jego pierwszą opowieścią o tamtym czasie i obecny wtedy i piszący komentuje, że wyparciu i tej reakcji emocjonalnej uległo nie samo wydarzenie, ale voyerystyczna przyjemność z oglądania cudzego cierpienia. Sytuacja wyssania przez dziurę w płocie i znalezienia się wewnątrz sceny pobicia. I wydaje mi się, i to podejmuje właśnie Kornblumenblau, że jest to istota wielokrotnie stawianej kwestii widzialności i niewidzialności Holokaustu i ponawianego pytania, czy społeczeństwo polskie mogło o nim wiedzieć. Sławoj Žižek ujmuje to w kategoriach brudnego sekretu. Dirty secret, znaczy Žižek uważa, że Holokaust był traktowany przez sam aparat nazistowski jako swego rodzaju obsceniczny, brudny sekret, nieujawniany publicznie. I chciałbym opowiedzieć teraz o kulminacyjnej scenie Kornblumenblau. No bardzo, bardzo, no takiej bardzo działającej wizualnie, które stanowi połączenie fantasmagorycznego obrazu baletu 9 symfonii Beethovena z sekwencją eksterminacji Żydów w komorze gazowej. Niewielu jest reżyserów, którzy zdecydowali się tak zupełnie wprost przedstawić w filmach uśmiercenia w komorach. Poza Kornblumenblau takie sceny znajdują się właściwie tylko w jednym kuriozalnym filmie, Auschwitz Uwe Bolla. Wosiewicz włącza się w ten sposób w dyskusję nad reprezentowalnością doświadczenia zagłady, w której obraz komory gazowej znajduje się w samym centrum, często wręcz jako metafora całego Holokaustu. Reżyser konceptualizuje i wchodzi w polemikę ze słynnym zakazem reprezentacji, ucieleśniając i pozycjonując polskiego świadka zagłady. To ostatnie minuty filmu, tuż przed wyzwoleniem obozu. Tadeusz, główny bohater, gra w obozowej orkiestrze akompaniującej dla śpiewaków i tancerzy, odgrywających dla władz obozu 9 symfonię Beethovena. Spektakl przekrywany jest archiwalnymi materiałami filmowymi przedstawiającymi zorganizowane pochody i marsze w III Rzeszy, a później także i ujęciami pędzenia Żydów, zamykania ich w komorze gazowej i ich śmierci. Cały czas gra muzyka, śpiewa tenor, potem dołącza się chór.
Nie pokazuję tego wycinka filmu, żeby jakoś nie epatować, ale też proszę mi wierzyć, no albo proszę jakoś tak sobie przypomnieć, że naprawdę oglądanie sceny gazowania wraz z podniosłą muzyką, znaczy szczególnie tego szczególnego momentu 9 symfonii, to naprawdę przeżycie no, takie na granicy wytrzymałości psychicznej dla widzów. A wracając, dokonując sztucznego cięcia, chciałbym skupić się na sekwencji eksterminacji, która zaczyna się znów od ujęcia podglądania. Do komory gazowej pędzeni są nadzy Żydzi, co kamera rejestruje, znajdując się, jakby podglądając znaczy po drugiej stronie płotu. Dzieci i mężczyźni i kobiety idą w lewo, natomiast kamera jedzie w prawo, przez co obraz się tnie, gdy mija sztachety płotu. W kadrze znajdują się takie przesłaniające widzenie czerń i barwne plamy. Traveling kamery jest jednak na tyle szybki, że oku niemalże udaje się zmontować pełny obraz ze zdefragmentowanych części obrazów i nagich ciał. Gdy dwóch więźniów Sonderkommando zamyka drzwi komory, pojawia się młody żołnierz odkręcający butlę z gazem, po czym, cały czas jedząc, przypatruje się z fascynacją przez okratowane okno uśmiercaniu Żydów. Twarz podglądającego widać z ukosa. Wprost na widzów patrzy jedynie inny świadek, członek Sonderkommando. Przeciw ujęcia ukazują rozedrganą plątaninę ciał duszących się Żydów, fragmenty rąk, nóg i wykrzywionych twarzy. Kadr przedzielony jest kratą i nasycony dziwnym i naturalnym zielono-niebieskawym światłem. Podglądane wnętrze komory gazowej przypomina raczej płaski ekran kinowy, pozbawiony perspektywy i głębi. Gdy więźniowie z Sonderkommando otwierają komorę, przez próg zaczynają wyciekać krew i płyny fizjologiczne, ukazując obramowaną drzwiami płaską, zastygłą kompozycję sinych ciał, sinych martwych ciał. Ostentacyjna sztuczność spojrzenia, obrazu, ramy nie umniejsza wstrząsającego efektu, szczególnie gdy towarzyszą jej ostatnie nuty przed triumfalną odą radości. Takie dosłowne, choć nie w pełni realistyczne, pokazanie sceny śmierci w komorze gazowej mogłoby wzbudzić sprzeciw zwolenników tezy o zakazie reprezentacji zagłady. Nieprzedstawialność Holokaustu jest trudną do uchwycenia kategorią, posługuje się nią wielu krytyków, ale niełatwo odtworzyć jej ścisłą genealogię. Wydaje się, że najsilniej skodyfikowali ją dwaj ważni twórcy, Elie Wiesel w USA i Claude Lanzmann we Francji. Lanzmann twierdził, że Holokaust jest przede wszystkim wyjątkowy z powodu tego, że cytat, otoczony jest kręgiem ognia, nieprzekraczalną linią graniczną. Głęboko wierzę, że są rzeczy, których nie można i nie należy przedstawiać. W tym samym artykule krytykującym listę Schindlera Lanzmann zawarł swoje słynne stwierdzenie, że gdyby istniał film ukazujący śmierć w komorze gazowej, to nie tylko by go nigdy nie opublikował, ale wręcz zniszczył. W obrębie filozofii literaturoznawstwa podobne stanowisko wyraził Beryl Lang, uważając, że przedstawiać można jedynie fakty, a poza tym obrębem należy milczeć, nie tworząc zmieniających sens Holokaustu artystycznych i fikcjonalnych narracji. W tych ujęciach zagłada staje się negatywnym, czyli ciemnym i ślepym momentem nowoczesności, historii, języka i obrazu. Źródeł konceptualizacji nieprzedstawialności należy szukać w rodzącej się we Francji myśli poststrukturalistycznej. Amerykański teoretyk literatury James Berger zauważa, że wyrastający z francuskiego roku 68 poststrukturalistyczni myśliciele w latach 60. i wczesnych 70. omijali temat Holokaustu. Cytat. Patrząc wstecz, uderzające jest, jak zaniedbanie centralnej i najbardziej traumatycznej przemocy tego wieku zbiegło się z iście intensywnie apokaliptyczną retoryką rojącą się od przywołań pęknięć, decentracji, fragmentacji, bezpowrotnie utracenie tożsamości, rozbicia źródłowości i celów. Berger śledzi losy stworzonych przez Derrida pojęć różni, śladu, szyboletu czy popiołów, wskazując, że jego późniejszy etyczny zwrot ku tematyce historii Żydów pozwala potraktować te metafory jako zakamuflowane figury zagłady. Stawia tezę, że za francuską rewoltą 68, rozczarowaniem powojennym mieszczańskim prosperity i filozofią poststrukturalizmu
charakteryzowaną jako gatunek postapokaliptyczny, stoi niewypowiedziana trauma wojenna związana ze zniknięciem Żydów z Francji. Wciąż na nowo myślana nieobecność, luka, pustka czy rozdarcie stojące w centrum myśli poststrukturalistycznej spotyka się z estetyką pustki w zachodniej pamięci o Holokauście. Wiąże się to jednak, jak sądzę, ściśle z historyczną rzeczywistością różnic między Zachodem a Wschodem w administracji zagłady w krajach okupowanych przez III Rzeszę. Żydzi zostali zmuszeni do wyjazdu i zniknęli, jak pokazują postkolonialne analizy Shoah, filmu Lanzmana, w egzotycznej krainie, oddzielonej od normalnego świata nie tylko geograficznie, ale i czasowo. Grzegorz Niziołek pisze o Shoah w ten sposób. Polska u Lanzmana jest smutnym, nizinnym, wiejskim i małomiasteczkowym krajem z chłopskimi furmankami, krowami, kurami, krzyżami przy drodze i kościołami. Mieszkańcami są niemal wyłącznie chłopi, chytrzy, nieufni, ale też na swój sposób dumni ze swojego sekretu o popełnionej tutaj wielkiej zbrodni. Andrzej Leder idzie za tym przeciwstawieniem w Rysie na tafli, zderzając francuską myśl poststrukturalistyczną i retoryką pustki, estetyką pustki, z rozwijaną w tym samym czasie w Polsce i centralną dla polskiej myśli, wtedy warszawską szkołą historii idei. Zauważa, że wywodzą się one z podobnych dyskusji wewnątrz filozoficznego marksizmu i stanowią reakcję na traumy. W przypadku Francji związanej z zagładą, w Polsce z czasami stalinizmu. Francuska krytyka instytucji świata mieszczańskiego przęgnęła myślenie w kategorię antagonizmu i konfliktu. Antyhumanizm stał się takim triumfem nieciągłości, zwalczających się wzajemnie sił. Leder rozumie warszawską szkołę historyków idei jako formację odwrotną, dokonującą przeciwstawnego ruchu. Rzeczywistość społeczna i historyczna w ich ujęciu stała się odzwierciedleniem logicznej struktury racjonalności jako takiej spójnej i ciągłej. Trauma stoi w centrum obydwu formacji, inne są jednak odpowiedzi na nią. Francuski poststrukturalizm wybiera rozwiązanie melancholijne, natomiast polski humanizm, polska myśl humanistyczna próbuje obsesyjnie przywrócić uprzedni stan, skleić to, co rozbite. Doprowadza to jednak do zatuszowania faktu, że jakakolwiek trauma wystąpiła. W tym być może też tkwi różnica między francuskim a polskim 68. Francuski 68 historycznie usiłował skonceptualizować nieobecność Żydów. Polski 68 radził sobie z ich nadmierną obecnością. Tak jakby żadna utrata nie mogła zostać zauważona, a podpatrzona scena zagłady w swoim krystalicznym obrazie pozostała nietknięta. Stąd mnożące się od czasów powojennych listy Żydów, tłumaczące, kto z niedobitków wtopił się w polskie społeczeństwo, przyjmując fałszywą polską tożsamość. Retoryka milczenia i obrazy pustki mogą być i chyba są obce polskiej wizualności zagłady, a wobec tego również zakazowi reprezentacji, ponieważ paradoksalnie zagłada była zawsze obecna, a jej ślady, obrazy i inscenizacje znajdują się wszędzie, zasiedlając również sam język. Henryk Grünberg pisze o tym w opowiadaniu Ojczyzna z 90 roku. Dziadek odjechał niedaleko, wzniósł się do nieba przez komin i z powietrzem wiatru powrócił. Do Treblinki było stąd tylko kilkadziesiąt kilometrów, ale co to jest kilkadziesiąt kilometrów dla wiatru? Więc powrócił i wsypał się w ziemię, użyźniając glebę tych pól, a teraz się nad nimi unosi w zapachu łubinu. Koniec cytatu. Można przyjąć, że tym się różni doświadczenie zagłady Francuzów i Polaków. Jeśli, jak zauważa Georges Didi Huberman, wysuwający przeciw koncepcji nieprzedstawialności Holokaustu argumenty odnoszące się do realnego doświadczenia historycznego, tu cytat, jeżeli obozy były laboratoriami doświadczalnymi machinami powszechnego zniknięcia, budowanymi na wschodnich rubieżach Europy, to polscy gapie wciąż te rubieża, wciąż te ziemie zamieszkują. Żyją w paradoksalnym miejscu, które w myśli na przykład francuskiej historyczki Nadine Fresco jest definitywnym poza. Ale jeżeli dla francuskiego odległego świadka, takiego Lanzmana, zagłada wydarzyła się w zaświecie, w zaświatach, to my wciąż tę przestrzeń zamieszkujemy. Ciągły kontakt ze wspomnieniami przemocy nieuchronnie jednak zmienia pozostawiony w tej przestrzeni zbiorowy podmiot i pamięć.
Decyzja Wasiewicza o przedstawieniu śmierci Żydów w komorze gazowej może być z tego punktu widzenia naturalna, choć nie mniej wstrząsająca. Kornblumenblau dotyczy przede wszystkim polskich gapiów, a nie żydowskich ofiar. Kornblumenblau zdaje sprawę z polskiej pamięci o zagładzie i z polskiej pozycji gapiów, nie wpisując się w martyrologiczny i narodowy schemat. Kamera śledzi żydowskie ofiary przez płot, który stanowi jedynie częściowe zasłonięcie. W odróżnieniu od kulturowej figury muru szczelnie oddzielającego Polaków i Żydów, masowo reprodukowanym w polskiej pamięci jako przeszkodzie uniemożliwiającej kontakt z rzeczywistością zagłady, a także parawanie, za którym rozgrywało się niewidoczne dla Polaków ludobójstwo. Mur, za którym giną Żydzi w gettach, staje się poręcznym wyjaśnieniem niezaangażowania się Polaków, etnicznych Polaków w cierpienie współobywateli. W Kornblumenblau wraca natomiast historia ojca S., przytoczona przez Langera w świadectwach zagłady. Płot zarazem odsłania, ponieważ można się przez niego dość swobodnie przyjrzeć, ale i zasłania, ponieważ oddziela podmioty o zupełnie innych doświadczeniach. Płot łączy i oddziela, włącza i wyłącza, zwłaszcza, że niewiele gett było ściśle otoczone murem. Najczęściej dzielnica żydowska oddzielana była jedynie symbolicznie. Dostęp do oglądania i uczestnictwa w scenach przemocy znajdował się po prostu na wyciągnięcie ręki. Charakter perwersyjnej polskiej pamięci jest w filmie dalej podkreślony przez sztuczność przedstawienia samej sceny śmierci Żydów. Scena gazowania ujęta w ramy kina ujawnia, że jednocześnie zagładę widać i nie widać. Przełamująca ikonoklastyczne tabu scena gazowania robi szczególnie wstrząsające wrażenie przy zestawieniu i ciągłym przeplataniu się z fantasmagorycznym i nieprawdopodobnym baletem wykonywanym przez mężczyzn w pasiakach i kobiety w paradnych mundurach SS. Pod drewnianym posągiem Walkirii, górującym nad tańczącymi i śpiewającymi partie z 9. symfonii Beethovena. Bosiewicz zestawia horror eksterminacji z uporządkowaniem szlachetnej muzyki, fizjologię ze wzniosłością, konfrontuje widzów z nagim życiem, ze śmiercią, przez wysoce przetworzony, fantazyjny obraz. Z jednej strony znajduje się powykręcane nagie ciała, z drugiej wystudiowana holograficzna całość, w której ciała są ubrane, a skóra śpiewaków zasłonięta ostrym makijażem. Zbrodnia łączy się z porywającą melodią, przez co widzowie zmuszeni są do jednoczesnego przetwarzania przerażającego obrazu i ekscytującej muzyki. Ten montaż tworzy trudne do wytrzymania wrażenie, które mogłoby wzbudzić etyczny sprzeciw. Na przykład podobny do tego, gdy Lanzmann oskarżał listę Schindlera o największe w jego oczach przestępstwa, czyli o tworzenie obrazów, które zabijają wyobraźnię i wobec tego zdolność odczuwania i przeżywania zagłady. Zagłady jako tajemnicy, zagłady jako pustki, zagłady jako zniknięcia. Tym, co niepokoi w Kornblumenblau, jest zdanie sobie sprawy z traumy współuczestnictwa polskiego gapia, choćby to współuczestnictwo dokonało się wyłącznie przez patrzenie. Kornblumenblau nadaje reprezentację jednak szczególnemu rodzajowi spojrzenia i pamięci, to znaczy podglądaniu zbrodni i niewyobrażalnej przyjemności płynącej z tego aktu. Podpatrywana scena zawsze naznacza tego, kto patrzy. Obroną przed tym doświadczeniem może stać się na przykład identyfikacja z ofiarą, pociągająca za sobą licytację, kto ucierpiał w większym stopniu. W przeciwnym razie otwiera się niebezpieczna identyfikacja z oprawcą. To specyficzne doświadczenie narodów, dla których zagłada odbywała się tuż za płotem albo na wyciągnięcie ręki. Chciałbym jeszcze powiązać fakt przeoczenia tego filmu w recepcji, z uwagą o jego burleskowej, niektórzy krytycy czy komentujący dodają takiej czaplinowskiej atmosferze. Burleskowy charakter ma właściwie cały film, całe przedstawienie doświadczenia obozowego. I choć sama ta myśl wydaje się niestosowna, i myślę, że jak opowiadam o tym filmie, to jeżeli Państwo tego nie widzieli, ten film może sprawiać wrażenie w takim opisie jako taki prowokujący, czy sensacyjny, czy właśnie niestosowny.
On wbrew pozorom taki nie jest. To znaczy, wydaje mi się, że on naprawdę jest po prostu wstrząsający i naprawdę łączący takie doświadczenia, łączący takie uczucia, których naprawdę powiedziawszy, ja nie odnajduję w żadnych innych reprezentacjach zagłady, to znaczy właśnie przerażenia i szokującej przemocy z czymś naprawdę takim ekscytującym, pobudzającym, lekko erotyzującym. To jest na granicy stosowności, ale nie wydaje mi się, żeby łatwo go było tak wyrzucić jako coś kiczowatego, jako coś sensacyjnego, jako coś właśnie łaknącego sensacji. Nie wydaje mi się, żeby to był ten przypadek. Więc choć sama ta myśl wydaje się niestosowna, nawet i obozowy trucht, znany przecież z literatury obozowej, wygląda w filmie komicznie, jakby spełniając taką klasyczną definicję Bergsona, humoru, że wedle której śmiejemy się za każdym razem, ilekroć osoba sprawia na nas wrażenie rzeczy. I wydaje się wobec tego, jakby Kornblumenblau eksplorował ten nie nazbyt dobrze rozpoznaną szarą strefę, czyli według Primo Leviego przestrzeni rozróżnienia etycznego więźniów od obozowych oprawców, w której ofiary budzą nie tylko współczucie, ale i śmiech. Reżyser robi to językiem czysto filmowym, używając środków podobnych gestom w filmach Charlie'ego Chaplina, nerwowość ciała głównego bohatera, jego sztywność, upadki, potknięcia, splątania, zakręcenia, wytwarza patos mieszający tragedię z komedią. Trudno sobie wyobrazić, aby bohaterki ostatniego etapu albo pasażerki lądowały w błocie, gdy nieprzychylna koleżanka podłożyła im nogę, co wydarza się Tadeuszowi truchtającemu do nowego komanda. Film Kornblumenblau zrywa naprawdę też bardzo wiele takich ustalonych już kanonicznych sposobów mówienia, sposobów obrazowania doświadczenia obozowego, doświadczenia zagłady. I dlatego wydaje mi się, że należy mu się naprawdę jakoś poważny namysł. Tamte filmy, znaczy ostatni etap, no te naprawdę kanoniczne filmy polskiego kina, tamte filmy stoją po stronie tragedii, wysmakowanych statycznych ujęć i powolnego, refleksyjnego tempa, co zakłada również odniesienie do tego, co na zewnątrz obozu. U Jakubowskiej to jest stalinowski komunizm, u Munka to nienakręcony plan współczesny filmu, z którego wspominana jest historia obozowa. Świat Kornblumenblau to z kolei świat immanencji, zamknięcia i gwałtownych ruchów, które do niczego nie prowadzą. Jak już jeden z krytyków zauważył, że Tadeusz jest po prostu biernym bohaterem rzuconym przez przypadkowe okoliczności spotykanych ludzi, który uśmiecha się równie błogo po tym, jak coś mógł zjeść, jak i leżąc w błocie. Ten paradoks tego filmu odzwierciedla stworzona przez Ryszka taka kategoria, czy taka wyróżniona kategoria komedii obozowej, tak? Znaczy niemożliwego gatunku, której centrum tej komedii obozowej identyfikuje za Agambenem i za jego definicją nagiego życia, to znaczy życia odartego ze wszelkiego politycznego, społecznego znaczenia i sprowadzonego wyłącznie do przetrwania, biologicznego przetrwania. Dla Agambena taką figurą jest obozowy muzułman. Dla Ryszka centrum właśnie tej komedii obozowej stanowi muzułman, który wyznacza punkt zerowy, w którym zawieszeniu ulega przeciwieństwo między tragedią i komedią, między wzniosłością i śmiesznością, godnością i szyderstwem. Wyznacza on punkt, w którym jeden biegun przechodzi w biegun drugi. Gdybyśmy chcieli przedstawić sytuację muzułmana jako tragiczną, skutek będzie komiczny. Gdybyśmy z kolei potraktowali go jako kogoś zabawnego, powstanie tragedia. Kornblumenblau balansuje między tymi dwoma biegunami.
tragizmu jako podstawowego modelu ontologicznego i etycznego dla mówienia o kondycji ludzkiej i komedii rozrywającej pole symboliczne określające społeczną rzeczywistość podważającej. Triumfujące nagie życie, drwiące z politycznych, religijnych i etycznych uwarunkowań, nie oznacza jednak, że znika groza i okrucieństwo. Stąd, jak sądzę, poznawcza i uczuciowa niewygoda w oglądaniu Kornblumenblau, która mogła również przyczynić się do przeoczenia tego filmu. Jego komediowa struktura, czy quasi-komediowa struktura, nie powoduje łatwego odrzucenia ani oburzonego oskarżenia o przekroczenie granic w reprezentacji zagłady, jak sądzę. Inscenizując natomiast voyerystyczną podglądującą pozycję polskiego świadka zagłady, wystawia go na całość tego doświadczenia ze wszystkimi jego konsekwencjami. Może wracając na koniec do rozważań o nieprzedstawialności i przedstawialności zagłady. Etniczni Polacy, orientujemy się w tym coraz bardziej dzięki pracom historyków. Etniczni Polacy wcale nie patrzyli tylko w pustkę, w pustą przestrzeń, pustych ulic, pustych domów, pustych sklepów, ale i na coś, co Goldhagen nazywa karnawałem przemocy, na zaganianych, wleczonych, upokarzanych, wreszcie rozstrzeliwanych, których ciała i krew zostają na miejscu. O niebezpieczeństwie przyjęcia, takiego bezrefleksyjnego przyjęcia pojęć związanych z zachodnią i anglosaską kulturą traumy, znaczy rozumienia traumy właśnie jako radzenia sobie z nieobecnością, z pustką, ze zniknięciem, to znaczy byli żydowscy sąsiedzi, a teraz ich nie ma. Jak sądzę, jak już powiedziałem, wydaje mi się to fałszywym postawieniem sprawy, to znaczy nie z tym właśnie mamy, nie, wcale nie z tym mamy bardzo podstawowy kłopot, ale z takiego przejęcia tych pojęć, czy o ryzykach związanych z przejęciem tych pojęć, Grzegorz Niziołek pisał w Polskim Teatrze Zagłady w ten sposób. Zagłada i melancholia należą najczęściej do strategii symulacyjnych w powojennej polskiej kulturze, ponieważ na ogół wytwarzają upiększone obrazy i dlatego należy im się przyglądać szczególnie nieufnie. Takie reprezentacje, choć czasem, jak sądzę, powodowane dobrymi intencjami, uwzględniają jedynie to, co z doświadczenia zagłady jest już do wytrzymania, ponieważ zawarte jest w pewnym przyjętym wzorcu estetyczno-emocjonalno-etycznym. Jak sądzę, nie chodzi o to, że w Polsce niemożliwa jest żałoba w związku z ofiarami zagłady. Wręcz przeciwnie, jest dojmująco potrzebna, ale dojście do niej ze względu na doświadczenie historyczne i pozycję polskiego postronnego tym trudniejsze i ze względu również na charakter polskiej pamięci, który jak sądzę, orientujemy, w którym o pewnych doświadczeniach i o takim doświadczeniu mówię dzisiaj, jest bardzo trudno rozmawiać. Co zresztą nie dziwne, bo to jest doświadczenie, o którym bardzo jest trudno rozmawiać. Natomiast, jak sądzę, bez porozmawiania o tym niemożliwe jest po prostu dojście do żałoby. To znaczy żadna droga na skróty, wyminięcia tego, co kłębi się w perwersyjnych fantazjach, o czym piszę jakoś dalej w książce, znaczy w pięknych nazistowskich mundurach, w figurach żydowskich mścicieli upiorów, w masochistyczno-romantycznym kompleksie ustanawiania siebie jako największych ofiar wojny, bez konfrontacji z tymi perwersyjnymi fantazjami, nie przybliżymy się do przeżycia i uznania straty. I to dotyka istoty sporu dotyczącego takiego, jak mi się wydaje, podstawowego rozróżnienia, które staram się rozpisać w obrębie jakoś polskiej pamięci, jako różnicę między nerwicą, czyli możliwością żałoby i zagrożenia melancholią, ale skoncentrowaną na doświadczeniu braku, a perwersją, znaczy przeładowaniem i przygnieceniem przerażającymi, ekscytującymi wspomnieniami i fantazjami dotyczącymi przemocy, przejmowania mienia,
i mordowania. To przeciwstawienie dotyka także różnicy między pamięcią o zagładzie rysującą się na zachodzie i wschodzie Europy. O ile na zachodzie w pewnym momencie kluczowe stało się uznanie Holokaustu za centralne, fundamentalne wydarzenie dla Europy, jej wizji demokracji i pluralizmu, o tyle w krajach wschodniej Europy, po upadku ZSRR, stała się możliwa wyartykułowania pamięć niekompatybilna z tym zachodnim nakazem, pamięć o własnych narodach, które stały się ofiarami różnych potęg II wojny światowej. I w tym sensie wydaje mi się, i to jest coś, o czym jakoś tak coraz intensywnie myślę, zastanawiam się, żeby nie uważać, że to jest jakaś specyfika polskiej pamięci. Być może jest to specyfika właśnie w ogóle wschodniej pamięci, to znaczy tam, gdzie zagłada odbywała się na miejscu, że do przepracowania i do konfrontacji są właśnie inne wspomnienia, znaczy są inne wspomnienia i inne doświadczenia. I wydaje mi się, że w obrębie właśnie takich współczesnych kultur pamięci w tych wschodnich, we wschodniej i centralnej Europie stykamy się z problemami, które niekoniecznie występują w takiej intensyfikacji jak na zachodzie. To też zresztą w książce o tym jakoś tak wspominam, ale czymś, co jakoś naprawdę tak zrobiło na mnie wrażenie, to znaczy, że to pewnego rodzaju podobieństwo, to znaczy gdy na Ukrainie powstają muzea sławiące, no nie wiem, no oddziały UPA, które zajmowały się tak jak polskie oddziały różnej skrajnej prawicy i skrajnie nacjonalistycznych formacji wojskowych, które zajmowały się, znaczy UPA, która zajmowała się mordowaniem Żydów, wyszukiwaniem ukrywających się i mordowaniem Żydów. Gdy takie muzea powstają w synagogach albo w domach, tam zdaje się, w domu mieszkalnym ostatniego rabina w miejscowości, albo gdy tak jak w ostatniej historii na Białorusi, w Mińsku, otwarto, znaczy Łukaszenko kilka lat temu po raz pierwszy otworzył upamiętnienie małego Trościeńca, znaczy miejsca, w którym rozstrzeliwano, miejsca, jeden z największych masakr Żydów, o których bardzo, bardzo mało wiemy i bardzo mało mówimy. Tym, co zaszokowało niemiecką delegację, która pomagała przygotowywać to upamiętnienie. Tam w Mińsku postawiono pomnik. Zdaje się, że większość pieniędzy zostało się ulotniła i pomnik stanął, miały być dwa pomniki, jeden dla etnicznych Białorusinów i drugi dla Żydów, powstał wyłącznie dla tych pierwszych, ale to, co zaszokowało, to coś w rodzaju właśnie takiego straszliwego, ale i straszliwego jakiegoś powtórzenia traumy i powtórzenia przemocy, to znaczy delegacje, które przyzwyczajone do trochę innych kodów estetycznych upamiętnienia, raczej związanych właśnie z pustką, raczej związanych z tym, że należy mówić o nieodżałowanej stracie, o tym, że zniknęli sąsiedzi. To, co zaszokowało, to cała forma tych celebracji, nie tylko polegająca na tym, że orkiestra nieznająca żadnych znaczy muzyki żydowskiej zaczęła grać klezmerską muzykę weselną, co było, znaczy co naprawdę jest jakimś, jakimś przerażającą groteską.
ale i towarzyszyło temu te salwy honorowe, które wziąwszy pod uwagę, że w małym Trościeńcu zabijano właśnie przez rozstrzeliwanie, naprawdę, że pokazuje, że jak sądzę, że to są, że inna estetyka wynika i taka i wynika naprawdę z innych, znaczy inne upamiętnienia wynikają naprawdę z innych doświadczeń, z innych no tego, z czym narody Europy Centralnej i Wschodniej co widziały na wyciągnięcie, co widziały na wyciągnięcie ręki i co naznaczyło je aż do teraz. Tym niemniej, no w Polsce oficjalna upaństwowiona polityka pamięci nie uwzględniała Żydów jako innego rodzaju ofiar wojny, co przeszkadza wciąż w konfrontacji z tymi doświadczeniami. Ponieważ nie leżało to ani w interesie władz, ani etnicznie nie polskiego społeczeństwa. W wielu momentach, mniej więcej co dekadę, dyskurs narodowy i nacjonalistyczny wchodził na scenę całkiem otwarcie, wykluczając pojęcie o żydowskim cierpieniu. I oczywiście perwersyjna pamięć i perwersyjne fantazje, chcę jakoś podkreślić na koniec, nie wyczerpują, rzecz jasna, wszystkich trybów pamiętania. Jednak uważam, że właśnie bez opisu tej części polskiej pamięci i polskiego pola symbolicznego nie da się w pełni rozpoznać własnej tożsamości i powstrzymać wybuchającej co jakiś czas antysemickiej przemocy, zarówno symbolicznej, jak i dosłownej. Dobrze, to dziękuję. To wszystko, co mam jakoś do powiedzenia, co jakoś przygotowałam. Teraz bardzo chętnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jan Borowicz przedstawił nam, przedstawił na naszych oczach operację na polskiej pamięci o zagładzie. Więc bardzo serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszym seminarium. Przede wszystkim panu Janowi Borowiczowi życzymy powodzenia w dalszej pracy. Bardzo dziękuję za gościnę i za dyskusję. Zawsze jesteśmy otwarci, więc zapraszamy w przyszłości. Serdecznie dziękuję. Kłaniam się Państwu, zapraszam na inne wydarzenia w Żydowskim Instytucie Historycznym, ciągle na razie online. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej. Zapowiem, że za tydzień, jak w każdy wtorek o godzinie 11:00 zapraszam na seminarium. Tym razem będzie ono miało charakter sesji upamiętniającej świętej pamięci profesora Jerzego Tomaszewskiego. Zapraszam w imieniu pani profesor Jolanty Żyndul, która to spotkanie organizuje. To za tydzień. Także do zobaczenia i za tydzień, i na wszystkich innych wydarzeniach w Żychu. Kłaniam się, na dzisiaj to koniec. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo.